Nazywam się Katarzyna Tymnowa. Pisz propozycję do konkursu. Cześć, nazywam się Katarzyna Kuźniarz, mam 25 lat i prowadzę pracownię fryzur w Świdnicy w województwie dolnośląskim. Z fryzjerstwem jestem związana od 10 lat, a od 2 lat prowadzę własny salon. Brałam udział w wielu szkoleniach i kursach. Lubię ciągle się rozwijać, zdobywać nową wiedzę i umiejętności. Poza fryzjerstwem interesuję się projektowaniem wnętrz, muzyką, sportem i tańcem. Jestem osobą kreatywną, pomysłową, zaradną, potrafię poradzić sobie w każdej sytuacji. Jeśli czegoś jeszcze nie umiem, chętnie i szybko się uczę. Lubię pracować w zespole. Umiem słuchać i wyciągać wnioski. Szybko znajduję rozwiązania różnych problemów i sytuacji. Do zespołu wnoszę dobrą energię, świeże spojrzenie i masę ciekawych pomysłów. Potrafię pracować pod presją czasu i wagi przedsięwzięcia. Jestem bardzo komunikatywna i sympatyczna, po prostu nie da się mnie nie lubić. Chętnie dzielę się spostrzeżeniami oraz wymieniam opinie i pomysły z osobami, z którymi pracuję. Przedstawiam Wam moją modelkę Emilię, dzięki której mogę zaprezentować Wam swoją konkursową fryzurę. Przygotowałam czesanie oparte na warkoczach w stylu irokeza. Na kościach skroniowych wykonałam drobne sploty od kości czołowej. Zrobiłam warkocze z wykorzystaniem drutu florystycznego, aby usztywnić i postawić włosy w kształt trójkąta. Pomiędzy wplotłam warkocz holenderski z rozciągniętymi pasmami z jednej strony, następnie drugi zrobiłam w ten sam sposób, ale z innej strony. Całość fryzury wykonałam na produktach Morcanoil. Makijaż wykonywała Marta Kuklicka. Inspirację zaczerpnęłam z pokazu mody, który miał miejsce w 2010 roku w Meksyku, na którym swoje prace prezentował m.in. Jean Paul Gaultier. Bardzo chciałabym wygrać ten konkurs, aby móc udowodnić innym, że warto wierzyć w swoje marzenia.